Rozdział szósty Kiedy zaczniemy latać. Nie masz większych durniów na świecie od Anglików, oświadczył amerykańskiemu gościowi Winston Churchill. Są za bardzo beztroscy, żeby się przygotować do wojny. Dopiero w ostatniej chwili mobilizują się na gwałt i walczą jak szatany. Właśnie szykował Rodaków. Do największego konfliktu w długiej historii kraju i perspektywa takiej walki najwyraźniej go radowała. Pod tym względem był bliski Polakom. Usposobieniem i zapatrywaniami nowy premier zaistem mniej przypominał swych flegmatycznych rodaków niż egzotycznych cudzoziemców, których przyjął na brytyjskiej ziemi. Tak jak oni był skończonym romantykiem. Nad wszystko stawiał honor. Przed wojną z garścią innych członków Parlamentu przeciwstawił się prowadzonej przez rząd polityce ustępstw wobec Hitlera. Nie wiedział, co to uległość. Świat postrzegany przez innych w różnych odcieniach szarości dla niego był, przynajmniej w kwestiach dotyczących życia i śmierci, pokoju i wojny, zdecydowanie czarno biały. Siły absolutnego dobra Walczyły w nim z siłami bezwzględnego zła. Patriotyzm i duma narodowa były dla Churchilla najważniejsze. Mimo, że liczni Brytyjczycy podzielali odczucia studentów Oksfordu, którzy w roku 1933 ogłosili, iż pod żadnym warunkiem nie będą walczyć za króla i ojczyznę. Choć urodzony w pałacu w Blenheim, Churchill w prostej linii potomek pierwszego księcia. Marlborough należał bezsprzecznie do arystokratycznej elity Anglii. Brakło mu towarzyskiego poloru, który z takim pietyzmem kultywowały brytyjskie wyższe sfery. Także w tym był podobny do wielu Polaków. Zmienność nastrojów, swada, porywczość, gwałtowny temperament nie były cechami mile widzianymi w kulturalnym, trzymającym w ryzach uczucia dobrze wychowanym towarzystwie, w którym się obracał. Ale najważniejszą cechą wspólną premiera Wielkiej Brytanii i Polaków była wola walki z wrogiem mimo jego ogromnej przewagi. Kiedy w maju 1940 roku po upadku rządu Neville'a Chamberlaina Churchill wprowadził się na Downing Street 10, niewielu Brytyjczyków miało ochotę walczyć. Do najazdu Hitlera na Holandię, Belgię i Francję większość brytyjskiej opinii publicznej nie traktowała wojny z Niemcami zbyt serio. Wprawdzie wejść do budynków rządowych w Londynie strzegły worki z piaskiem i zasieki z drutu, a w parkach rozmieszczono baterie przeciwlotnicze, lecz restauracje, teatry, kluby nocne tętniły życiem, mecze piłki nożnej i krykieta wciąż ściągały tłumy, szlachta, Polowała z psami. Wchodzące do Towarzystwa Panny nadal ochoczo tańczyły walca na oficjalnych balach. Z perspektywy Londynu ta wojna wydaje się niemal niezobowiązująca, donosił słuchaczom londyński korespondent radia CBS Edward Marrow. Brytyjczycy wyczerpali swój zasób słów potępienia. Stwierdzili, że słuszność jest po ich stronie. I uznali, że Niemcy da się bez większego zachodu zdusić na odległość. Ich pełne wyższości wyspiarskie samozadowolenie, jak nazwał tę postawę pewien pilot Rafu, upadło wraz z Francją. Mimo bohaterskiej ewakuacji z rejonu Dunkierki ponad 200 tysięcy brytyjskich żołnierzy oraz tysięcy francuskich, belgijskich i polskich, Brytyjczykom zajrzała w oczy klęska. Stanowiąc ponad wszelką wątpliwość następny cel Hitlera, mogli wystawić do boju jedynie dwadzieścia dywizji, ledwie dziesiątą część tego co Niemcy. Podczas obrony Holandii, Belgii, Francji, a także pod Dunkierką poległo kilkuset najbardziej doświadczonych pilotów RAF u, nie wspominając o stracie uzbrojenia, sprzętu i ponad 200 tysięcy żołnierzy. W rezultacie w całej Wielkiej Brytanii pozostało tylko 600 tysięcy karabinów i 500 dział, w większości przestarzałych, powyciąganych z muzeum. Żaden wielki naród nie stanął tak bezbronny wobec wrogów, napisał Churchill. Trudno o bardziej ponurą sytuację. Widzę, że po latach niefrasobliwych przygotowań jesteśmy kompletnie nieprzygotowani zanotował w czerwcu 1940 roku w swoim pamiętniku Sir Alexander Cadogan, sztywny, stały podsekretarz stanu brytyjskiego MSZ. -u. Większość świata już skazała Anglię na pożarcie. Jakże ta mała wyspa, mimo chwalebnej militarnej przeszłości, mogła oprzeć się na jejscy, zmiatającemu wszystkie kraje na swojej drodze niczym kręgle? W Waszyngtonie wysocy urzędnicy z Pentagonu odradzili prezydentowi Franklinowi Rooseveltowi udzielenie Wielkiej Brytanii pomocy wojskowej, której powielekroć natarczywie domagał się Churchill. Amerykańscy generałowie i admirałowie, realiści, nie widzieli nadziei dla jego kraju. Do kwietnia Amerykanie byli tak pewni wygranej aliantów, że uważali pomoc za zbędną. Teraz zaś są tak pewni naszej przegranej, iż uznali ją za zbyteczną, napisał Churchill do lorda Lothiana, ambasadora Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie. Dotąd nie otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych żadnej wartej wzmianki pomocy. Rzeczywiście Roosevelt zaproponował zirytowanemu Churchillowi, by w wypadku porażki Wielkiej Brytanii Rozważył przerzucenie brytyjskiej floty do Kanady, gdzie będzie bezpieczna i w razie konieczności pomoże w obronie Ameryki. Zresztą sami Brytyjczycy nie bardzo wierzyli, że są w stanie odeprzeć atak Hitlera. W ankiecie przeprowadzonej po upadku Francji tylko około połowy ludności była zdania, że naród powinien walczyć dalej. Wszyscy chodzą z takimi minami, jakby chcieli włożyć głowy do piecyków gazowych, stwierdzono w jednym z raportów rządowych. Grupa żarliwie proniemieckich angielskich arystokratów nalegała na rząd, by bezwłocznie zawarł pokój z Hitlerem. Książę Bedfordu posunął się aż do wystąpienia z prywatną inicjatywą pokojową. Nawet wśród ministrów Churchilla istniała silna opozycja przeciw kontynuowaniu wojny. Na posiedzeniu gabinetu 27 maja minister spraw zagranicznych Lord Halifax wysnuł wniosek, żeby Wielka Brytania poważnie rozważyła kwestię rozmów pokojowych z Niemcami, co ocali kraj przed katastrofą, której można uniknąć. 65-letni premier przeciwstawił temu defetyzmowi i zwątpieniu zdecydowanie odwagę. I szekspirowską elokwencję. Pytacie, co jest naszym celem, powiedział 13 maja w Izbie Gmin, trzy dni po objęciu urzędu. Odpowiem jednym słowem zwycięstwo, zwycięstwo za wszelką cenę, zwycięstwo wbrew wszelkiemu terrorowi, zwycięstwo bez względu na to, jak długa i ciężka będzie droga, ponieważ. Bez zwycięstwa nie przetrwamy. Te słowa i uczucia pozostały jego kamieniem probierczym nawet w najczarniejszych dniach wojny, aż do końca. Ale w słowach tych były również ufność i zapowiedź zwycięstwa. Podjąłem się tego zadania z nadzieją i optymizmem. Czuję się upoważniony żądać pomocy od wszystkich. Dlatego mówię: Połączmy siły, i idźmy naprzód. W mowie tej, jak w wielu niezapomnianych późniejszych mowach premiera, w jego determinacji, by naród zachował wolność słychać echo Szekspirowskiego króla Jana. Nie legła Anglia i nigdy nie legnie u stóp zgardliwych dumnego zdobywcy. Tak jak osiem miesięcy wcześniej Polacy, Churchill jasno postawił sprawę. Poświęci wszystko dla ocalenia honoru ojczyzny. Przedstawiając wojnę jako bohaterską krucjatę, nawiązał do zwycięstwa Nelsona pod Trafalgarem, do pokonania hiszpańskiej armady i innych triumfów narodowych. Swoimi płomiennymi oracjami, pełnymi natchnienia i nadziei, niemal w pojedynkę, zmienił nastawienie rodaków do wojny. Wytrącając Brytyjczyków z letargu, Narzucił im, jak wspomina brytyjski filozof Isaiah Berlin, swoją wyobraźnię i wolę. I tchnął w nich takiego ducha, że w końcu zbliżyli się do jego wymarzonego ideału i zaczęli postrzegać siebie jego oczami. W ten sposób premier zmienił tchórzy w zuchów. Wróciwszy do Londynu w czerwcu 1940 roku. Po miesięcznym pobycie we Francji, Somerset Moum natychmiast dostrzegł zmianę, jaka dokonała się w rodakach. Brytyjczycy wreszcie zdali sobie sprawę, że walczą o życie i w obronie wolności stali się gotowi do wszelkich poświęceń. Tego krytycznego lata Londyn stał się domem dla rządów pięciu okupowanych przez nazistów krajów. Polski, Czechosłowacji, Holandii, Belgii i Norwegii. Churchill podkreślał, że wszystkie rządy na uchodźstwie znajdą w Anglii gościnę, lecz szczególnie ciepło odnosił się do Polaków, w których pozornej obronie Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. A poza tym, kierując się na Zachód, Polacy masowo dali wyraz swojej postawie. Odkąd Hitler zaczął pożerać Europę, do brytyjskich brzegów w krótkim czasie dotarło ponad 30 tysięcy polskich lotników, żołnierzy i marynarzy gotowych stanąć w obronie Anglii i wznowić walkę za Polską. W tamtym czasie stanowili największą, sześciokrotnie liczniejszą od wojsk innych krajów zagraniczną siłę militarną w Wielkiej Brytanii. Było wśród nich co najmniej 8,5 tysiąca żołnierzy wojsk powietrznych. Na drugim miejscu plasowali się żołnierze lotnictwa czechosłowackiego w liczbie 1250. Przed końcem wojny szeregi polskich żołnierzy, marynarzy i lotników walczących po stronie aliantów wzrosły do ponad 200 tysięcy. Ale oprócz ich liczebności i woli walki jeszcze jedno spodobało się Churchillowi w Polakach. Ten z usposobienia romantyk podziwiający waleczność i męstwo znalazł w nich jedno i drugie. Wkrótce po batalii o Francję powiedział przy lunchu zaproszonym gościom, iż mimo braku nowoczesnego sprzętu, a także błędów rządu i dowódców, polskie wojsko stawiło niemieckiej agresji silniejszy opór i wykazało nieporównanie większego ducha bojowego niż Francuzi. Wstrząśnięci haniebną klęską Francji, premier docenił niezłomność Sikorskiego, kontrastującą z defetyzmem szefa rządu Vichy, marszałka Petena, który tak łatwo skapitulował przed Hitlerem. Polacy, to nasi najwybitniejsi sprzymierzeńcy, napisał w pamiętniku John Colville, jeden z osobistych sekretarzy Churchilla. Ale nie wszyscy w rządzie brytyjskim. Byli pod takim urokiem Polaków jak premier. Część wyższych oficerów i dyplomatów, którzy walnie przyczynili się do decyzji o nieudzieleniu pomocy napadniętej przez Hitlera Polsce, zakwestionowała po części z brytyjskiej imperialnej buty przydatność polskich ochotników. Brytania nie zabiega o sojusze, ona na nie się godzi, oświadczył kiedyś z wyższością. Lord Salisbury. Inne ważne figury w Whitehallu wbrew dramatycznej sytuacji na wiosnę i w lecie 1940 roku dowodziły, że Brytania obejdzie się bez pomocy nieoświeconego środkowoeuropejskiego kraju, który dla większości Brytyjczyków jest co najwyżej nazwą na mapie. Wprawdzie brytyjska opinia publiczna w przeciwieństwie do swych licznych oficjeli Przyjęła Polaków przyjaźnie i z wielką sympatią, ale wyspiarze niewiele wiedzieli o przybyszach, o ich pochodzeniu i tradycji. Kulturalne, historyczne i religijne związki obu krajów były skromne, nieporozumienia i różnice charakterów nieuniknione. Poza tym, że jest taki kraj jak Polska, że leży pomiędzy Rosją i Niemcami, że Piłsudski, Paderewski i Chopin to Polacy, Przeciętny anglik nie wiedział praktycznie nic, napisał Geoffrey Marsh, oficer RAF-u, który szkolił polskich lotników Dywizjonu 303. Przeciętny anglik Marsha wyobrażał sobie, że Polska jest o jakieś 100 lat opóźniona w stosunku do Wielkiej Brytanii i że jej mieszkańcy żyją w stanie kompletnej ciemnoty. Skutkiem tych błędnych przekonań były naiwne pytania w rodzaju czy w Warszawie macie tramwaje, czy w Krakowie są kina, po których Polakom opadały ręce. Chcąc wspomnieć o nieznanym i tajemniczym kraju, o którym jego rodacy nie mieli bladego pojęcia, Szekspir wymienił w Hamlecie królestwo polskie. 400 lat później Polska wciąż była dla Anglików inną Europą, egzotyczną, nieznaną Trochę dziką. Niewiedza okazywała się jednak wzajemna. Polscy piloci, jak ujął to jeden z nich, znali Szekspira i Sherlocka Holmesa i słyszeli o osławionej angielskiej mgle. Lecz poza tym niewiele wiedzieli o Wielkiej Brytanii i słabo ją rozumieli. Niektórzy przyjechali z przekonaniem, że typowy Anglik temperamentem mało różni się od ryby. Co gorsza, pilotom powiedziano. Możesz szukać całe życie, ale jak Anglia długa i szeroka, nie znajdziesz pięknej kobiety. Ku ich ogromnej uldze ów stereotyp niebawem lekł w gruzach. Do nieporozumień natury ogólnej dochodziła kwestia wojny i sposobów jej prowadzenia. Bogaci w dotychczasowe doświadczenia Polacy, w tym piloci, bez złudzeń oceniali postawy brytyjskich sojuszników ogłuszeni i oburzeni niekończącą się serią zdrad aliantów, z trudem znosili angielską niefrasobliwość w obliczu hitlerowskiego zagrożenia. Ciągle jeszcze wirowało mi w głowie po beznadziejnie heroicznym polskim bałaganie i beztroskim bałaganie francuskim, wspominał polski lotnik. Dlatego z pewną obawą oczekiwałem na pierwsze oznaki trzeciego rodzaju bałaganu, bałaganu brytyjskiego. Nie najlepsze też było przyjęcie uchodźców z Polski przez Ministerstwo Lotnictwa i RAF. Brytyjczycy, tak jak Francuzi, dali wiarę kłamstwom niemieckiej propagandy o nieporadności oporu Polaków w kampanii wrześniowej. Wyżsi oficerowie RAF u, już i tak powątpiewający w umiejętności polskich pilotów, uwierzyli, że w konfrontacji z Luftwaffe Polacy stchurzyli. Też mi piloci myśliwscy jeśli znów chcieli latać, to powinni być szczęśliwi z przydziału do lotnictwa bombowego. A tymczasem, zdaniem Ministerstwa Lotnictwa, wymagali obróbki i oszlifowania, musieli się nauczyć podstaw angielskiego, ochłonąć, skończyć z gadaniną o przeklętych frycach i dali Bóg dostosować się do wymogów królewskich sił powietrznych. Nade wszystko jednak winni ukrócić... Wrodzony indywidualizm i egotyzm okazać zdyscyplinowanie i starego dobrego brytyjskiego ducha współpracy biorąc przykład z angielskich kolegów. Jeśli polskie oddziały w tym kraju mają osiągnąć sprawność, napisano w raporcie, ich dowódcami muszą być Brytyjczycy. Taka skądinąd zrozumiała protekcjonalność rozwierdziła Polaków. Większość lotników przybyłych do Wielkiej Brytanii na przełomie roku 1939 i 40 była doświadczonymi pilotami myśliwskimi. To, że nie obronili ojczyzny, nie miało nic wspólnego z ich umiejętnościami. Gdyby tylko dano im nowoczesne myśliwce, spitfajery lub przynajmniej hawker, harikany, pokazaliby herbaciarzom, jak się lata. Wprawdzie byleby tylko znowu walczyć, Zgodzili się przesiąść na bombowce, ale nie tryskali z tego powodu szczęściem. Wielu od wczesnych lat młodzieńczych latało w polskich euroklubach, a większość szczyciła się ukończeniem szkoły w Dęblinie jednej z najbardziej wymagających wyższych szkół lotniczych na świecie. Witold Urbanowicz i kilku innych było tam instruktorami lotnictwa bojowego. Polacy mieli też doświadczenie w walkach z Ludwawy, czego wielu Anglików nie mogło o sobie powiedzieć. A poza tym ani im się śniło ochłonąć i skończyć z gadaniną o przeklętych frycach. Urbanowicz powiedział to w oczy samemu generałowi Sir Hugh Dowdingowi, dowódcy lotnictwa myśliwskiego Rafu, który, jak później przyznał, żywił zrazu pewne wątpliwości co do Polaków. Dowding Wysoki, szczupły, małomówny, typowy angielski gentleman pojechał do portu East Church w hrabstwie Kent, gdzie zakwaterowano pierwszy kontyngent Polaków, żeby ich powitać i zaznajomić z cnotą cierpliwości. Stanął tam przed grupą kłótliwych, rozemocjonowanych, młodych zapaleńców, niezbyt skorych do okazywania należnego szacunku jego randze i stanowisku. Dowding. Nazywany przez podwładnych Stafi, sztywniak, wygłosił uprzejme, neutralne przemówienie, które tłumacz przełożył na polski. Kiedy spytał, czy są jakieś pytania, poderwał się Urbanowicz. — Kiedy zaczniemy latać? — wypalił. Generał odparł, że zależy to od wielu okoliczności. — Kiedy polscy myśliwcy pójdą na przeszkolenie? — nie dał za wygraną Urbanowicz. Dowding posłał mu lodowate spojrzenie. Najpierw zostaną przeszkolone polskie załogi bombowe, odparował. Krótko mówiąc, Polacy, czy im się to podobało, czy nie, mieli latać autobusami. Podczas negocjacji z Brytyjczykami na początku 1940 roku generał Sikorski zażądał, żeby polscy żołnierze, lotnicy i marynarze służyli w niezależnych oddziałach pod polskim dowództwem. Niemożliwe, odparli Brytyjczycy. W Whitehall zdecydowano, że po wcieleniu do brytyjskiej armii Polacy podlegać będą brytyjskim dowódcom i regulaminowi Królewskich Sił Zbrojnych. Brytyjczycy poinformowali Sikorskiego, że po zakończeniu wojny Polskę obciąży się kosztami utrzymania jej wojsk w Wielkiej Brytanii. Powstały w Ministerstwie Lotnictwa plan wykorzystania polskich lotników był jeszcze bardziej upokarzający. Przewidywał, że Polacy nie wejdą w skład królewskich sił powietrznych, których trzon stanowili absolwenci Akademii Lotniczej w Cranwell. Zamiast tego mieli trafić do utworzonej przed wojną cywilnej lotniczej rezerwy ochotniczej, której zadaniem było stworzenie wraz ze służbą pomocniczą RAF-u drugiej linii obrony. Różnica pomiędzy służbą pomocniczą a rezerwą ochotniczą zasadzała się na pochodzeniu. W skład dywizjonów pomocniczych wchodzili przede wszystkim dobrze urodzeni młodzi mężczyźni, absolwenci elitarnych angielskich szkół prywatnych, dla których latanie było weekendową rozrywką dżentelmena. Wielu było stać na własne samoloty. Nie brakowało wśród nich arystokratów. Piloci należący do rezerwy ochotniczej też byli przed wojną lotnikami od święta, ale jako biznesmeni w pierwszym lub w drugim pokoleniu sklepikarze, urzędnicy bankowi i tym podobni stali na niższym szczeblu brytyjskiej drabiny społecznej, po której trudno było się wspinać. Powiadano, że pilot rafu to oficer starający się być dżentelmenem, pilot służby pomocniczej to dżentelmen starający się być oficerem a lotnik z rezerwy ochotniczej to parweniusz starający się być jednym i drugim. Bardzo drażliwych na punkcie godności osobistej Polaków, mających siebie za oficerów i dżentelmenów, oburzała sugestia, iż nimi nie są. Inne warunki naszkicowane w umowie wstępnej rozbudziły jeszcze większe zastrzeżenia. Zakładały bowiem, że cały polski personel złoży przysięgę na wierność polskiemu rządowi na uchodźstwie i brytyjskiemu królowi. Część polskich lotników, w tym podchorążowie szkoły w Dęblinie, których Urbanowicz wyprowadził z Polski, stanowczo odmówiła złożenia przysięgi Jego Królewskiej Mości nie ze względu na antybrytyjskie nastawienie, lecz dlatego że podwójna lojalność była dla nich nie do przyjęcia. Wymagano też, aby nosili mundury RAF-u z polskim orłem na czapce i naszywką Poland na rękawie. Wszyscy piloci, bez względu na posiadany stopień, mieli rozpocząć służbę od rangi PILOT OFFICER najniższego stopnia oficerskiego w RAF-ie, odpowiednika podporucznika w lotnictwie polskim. Awanse na wyższe stopnie przewidywano po ukończeniu szkolenia i przydziale do jednostek. Wreszcie Polacy mieli dowodzić wspólnie ze swymi brytyjskimi odpowiednikami. W trakcie przeciągających się negocjacji nad wymienionymi warunkami stało się jasne, że w Rafie nie mają zielonego pojęcia, co zrobić z setkami młodych lotników napływających do East Church. Pod koniec lutego było ich tam dwa tysiące. Przyszłość tych Polaków rysuje się bardzo mgliście napisał w raporcie z 29 lutego 1940 roku urzędnik ministerstwa lotnictwa. Wprawdzie Brytyjczycy okazali się znacznie uprzejmiejsi dla gości niż ich sąsiedzi z za kanału, a warunki mieszkalne w East Church o niebo lepsze niż zakwaterowanie w obskurnych koszarach we Francji, ale Polacy dopatrzyli się u nich tej samej obojętności co u Francuzów. Tej samej niechęci do pozwolenia im na latanie. A przecież to potrafili najlepiej. Dni w East Church wypełniały głównie lekcje angielskiego, musztra na placu apelowym i intensywna nauka regulaminów Rafu. Nawet gdy niektórzy dostali wreszcie przydział na szkolenie do pobliskich bas lotniczych, to widoki na walkę pozostały teoretyczne. Bardzo mnie niepokoi sytuacja kontyngentu polskich sił powietrznych w Anglii, napisał do Ministerstwa Lotnictwa oficer wywiadu Rafu, podpułkownik Cyril Poli pod koniec maja, kiedy bitwa o Francję osiągnęła apogeum. Nie zanosi się na to, żeby w kilku najbliższych miesiącach można było użyć Polaków w działaniach bojowych Aliantów, choć są w dyspozycji od grudnia zeszłego roku. Trudno się oprzeć wrażeniu, że w obecnej kryzysowej sytuacji wzrośnie zniecierpliwienie i niezadowolenie wśród takiej masy żołnierzy, którzy przybyli tu, żeby wspomóc wojska sojusznicze. Pori nie doceniał rozmiarów tych nastrojów. Doprowadzenie do szału bezczynnością i rosnącą obawą o los bliskich w kraju, Polacy buntowali się przeciw brytyjskiej tempocie, utrwalając tym samym opinię Anglików, że są bandą niezdyscyplinowanych zawadiaków. Polscy lotnicy bez przerwy narzekali i sprzeczali się z przydzielonymi im dowódcami brytyjskimi. Tych, którzy już byli w boju, przymusowe szkolenie lotnicze irytowało i nudziło. Dla rozrywki przelatywali czasem kosiakiem nad lotniskiem, robili niebezpieczne akrobacje nad zielonymi angielskimi polami i na wszelkie inne sposoby doprowadzali do pasji brytyjskich przełożonych. Jesteście tu po to, żeby szkolić się do walki z Niemcami według naszych metod, a nie po to, żeby się wygłupiać i kłócić. Obwieścił na tablicy swym niesubordynowanym polskim podkomendnym, zirytowany dowódca jednej z bas. Jeżeli sami nie weźmiecie się w karby dyscypliny, to nic was nie będzie. Zachowanie lotników zaalarmowało nawet polskich dowódców. Bądźmy dżentelmenami, panowie, skarciła ich gazeta polskich sił powietrznych. Przyjrzyjmy się Anglikom, obserwujmy ich, uczmy się od nich zalet i przyswajajmy je sobie. Nie jesteśmy turystami, którzy nie muszą przystosowywać się do zwyczajów tego kraju. Jesteśmy żołnierzami wojska polskiego. Na nas zwrócone są oczy wszystkich Anglików. Polakom sprzyjał czas, a ściślej jego brak. W czerwcu najwyżsi oficerowie Królewskich Sił Powietrznych, coraz bardziej świadomi, że Anglię czeka zmasowany, wściekły atak niemieckiej potęgi, zostali wreszcie zmuszeni do rozważenia, jak najlepiej wykorzystać polskich lotników. Niemcy przerzucali w tym czasie do baz w północno-zachodniej Francji, podbitych Norwegii, Danii, Belgii i Holandii, ponad 2,5 tysiąca myśliwców i bombowców z trzech flot powietrznych, by po osiągnięciu supremacji w powietrzu przez Luftwaffe przystąpić do morskolądowej operacji lew Morski inwazji na Wielką Brytanię przez kanał La Manche. Do odręczonych wątpliwościami wyższych oficerów RAF-u w końcu dotarło, że nie mają wyjścia. Muszą się zdać na Polaków i to jako pilotów myśliwców. Podczas batalii o Francję i ewakuacji z Dunkierki Wielka Brytania poniosła znaczne straty w ludziach i w samolotach. W chwili niemieckiego ataku na Francję Stacjonowało tam sześć angielskich dywizjonów myśliwskich. Później, mimo zdecydowanego sprzeciwu dowódcy lotnictwa myśliwskiego Dowdinga, dosłano dalsze cztery. Dowding przekonywał Churchilla i innych w Whitehallu, że wysłanie tylu dywizjonów za granicę fatalnie się odbije na obronności kraju. A ponadto był przekonany, że bynajmniej niekwapiąca się do walki Francja. Jest skazana na porażkę i że angielskich pilotów poświęca się na darmo. Tego zaś nie mógł znieść, gdyż pod maską powagi generała kryła się głęboka ojcowska troska o młodych lotników, których czule nazywał „moimi myśliwcami”. Niedoświadczeni w walce, trzymający się sztywno wyuczonych procedur, młodzi angielscy piloci, którzy polecieli do Francji, nie mieli pojęcia, w co się pakują podobnie zresztą jak ich dowódcy. Z punktu widzenia królewskich sił powietrznych bitwa o Francję była kompletnym chaosem, ocenił tę batalię brytyjski pilot. Wywiad nie istniał, szwankowała łączność, wszystko wyglądało na robione ad hoc. W ciągu zaledwie trzech tygodni walk nad Holandią, Belgią i Francją zginęło bądź przepadło bez śladu ponad 300 pilotów RAF-u. Czyli nie ma jedna trzecia stanu całego lotnictwa myśliwskiego. Ponad stu innych trafiło do niewoli. W trakcie samej operacji pod Dunkierką RAF stracił około 80 pilotów i 100 samolotów. Samoloty utracone we Francji zastąpiliśmy innymi, a potem wysłaliśmy następne i te również przepadły, powiedział dowódca dywizjonu Ted Donaldson. Tylko w naszym dywizjonie straciliśmy kilkadziesiąt samolotów. Kiedy wreszcie wycofano nas do Anglii, byliśmy w opłakanym stanie. W sumie RAF stracił prawie tysiąc maszyn, około połowy sprzętu bojowego z pierwszej linii. I to na samym początku niemieckiej ofensywy w Europie Zachodniej, a jedynym z tego skutkiem była kapitulacja Francji. Walcząc o odbudowanie mocno nadwyrężonych sił, dowództwo lotnictwa myśliwskiego stanęło w obliczu rychłej walki z całkowicie pewnym własnej potęgi na pozór niezwyciężonym wrogiem. Dowódca Luftwaffe, marszałek Rzeszy Göring, zapewnił Hitlera, że do jesieni Wielka Brytania i jej imperium zostaną zmiażdżone. Dysponując 1400 bombowcami i bombowcami nurkującymi oraz tysiącem myśliwców wierzył święcie, że jego piloci doświadczeni uczestnicy walk w Polsce, Holandii, Belgii i Francji, zmiotą raf, a wtedy Niemcy będą bombardować Wielką Brytanię, aż skapituluje, albo dokonają rozważanej przez Hitlera inwazji. W połowie lipca Luftwaffe zaczęła atakować konwoje na kanale La Manche i cele na południowym wybrzeżu Anglii. Wprawdzie Brytyjczycy nie najgorzej radzili sobie z tymi atakami zaczepnymi, ale zmasowanym niemieckim nalotom RAF mógł przeciwstawić w sumie zaledwie około 700 myśliwców Harikanów i szybszych od nich Spitfire'ów. Gorzej, że na jeden samolot przypadało mniej niż dwóch pilotów. Aby zachować w walce z Niemcami kontrolę nad przestrzenią powietrzną kraju, trzeba było znacznie więcej i maszyn, i załóg. W wielkim pośpiechu zaczęto montować nowe harikany i spitfajery, a Dowding robił wszystko, żeby uzupełnić niedobory w ludziach. Między innymi przejmował pilotów z lotnictwa bombowego i obrony wybrzeża i ściągał ochotników z takich krajów jak Kanada, Australia nowa zelandia i stany zjednoczone. wysyłał do boju nawet lotników ze świeżego naboru młodzików którzy na harikanach i spitfajerach wylatali mniej niż dziesięć godzin ale mimo to ludzi wciąż było za mało dlatego wbrew temu co podpowiadał mu rozsądek wydał nowy rozkaz wyszkolcie polaków na pilotów myśliwskich i wcielcie ich do słabo obsadzonych dywizjonów rafu. Wśród wybrańców znalazł się Witold Urbanowicz. Chociaż Urbanowicz praktycznie nie znał angielskiego, po niespełna tygodniu przekonał Brytyjczyków, że wie, co robić ze starami myśliwca. W pierwszym dniu szkolenia wraz z innymi pilotami z grupy przeszedł sprawdzian w treningowym dwupłacie Tiger Moles, ćma tygrysia znacznie wolniejszym od jaguara, samochodu, jak zażartował. Następnego dnia odbył szkolenie podstawowe z procedur kontroli naziemnej i nawigacji, a potem po raz pierwszy poleciał harikanem. Instruktorom w zupełności wystarczyło to, co zobaczyli, kiedy nadszedł weekend samochodem służbowym dowieziono go na lotnisko Tankmer w Hampshire, należące do położonej kilkanaście kilometrów od kanału bazy kilku dywizjonów RAFU, w tym jednostki, do której dostał przydział. W Tankmer od razu poczuł się jak w domu. Obfitość żółtych róż na trawniku przed kasynem oficerskim przywołała wspomnienia o różach w Dęblinie. W pokoju, do którego zaprowadził go ordynans, zastał nowego przyjaciela, smutnego psiaka, Zwiniętego na wygodnym fotelu. Ordynans wyjaśnił, że pies należał do poprzedniego lokatora, lotnika, którego zestrzelono kilka godzin temu. Urbanowicz dowiedział się, że w ciągu tygodnia zginęło trzech pilotów mieszkających w tym pokoju. Nie należał jednak do osób, których długo trzymają się czarne myśli. W kasynie oficerskim otoczyła go gromada przyjaznych brytyjskich pilotów. Ich cieple, choć typowo powściągliwe powitanie i jawne zamiłowanie do życiowych przyjemności, takich jak piwo, pite ze srebrnych pucharów, różniły się o całe niebo od przykrych doświadczeń, jakich doznał we Francji. Elegancja stylu życia, przypominająca to, co było w Dęblinie, uradowała lotnika, którego polscy koledzy nazywali Anglikiem. Uradowały go też ich zwyczaje. Kiedy opróżnił pierwszy puchar, odkrył, że ma on podwójne dno z kostkami do gry pomiędzy warstwami kryształu. Do zwyczaju należało potrząsanie pucharami po wypiciu piwa. Ten, kto wyżycił najwięcej oczek, stawiał kolejkę. Urbanowicz uznał, że trafił we właściwe miejsce i na właściwych ludzi. Pierwsze wrażenie potwierdziło się tego samego dnia wieczorem. Gdy wprowadzono go do jadalni z dębowymi lśniącymi stołami, świecami w srebrnych lichtarzach i kolacją podaną przez ładne, umundurowane wawki, przedstawicielki pomocniczej lotniczej służby kobiet WEF, Women's Auxiliary Air Force. W pabie, do którego dowódca dywizjonu zabrał Urbanowicza po kolacji, spotkali więcej młodych kobiet rywalizujących ze sobą o zaszczyt nauczenia angielskiego, szczupłego, całującego w rękę blondyna w pięknym mundurze Rafu. Nazajutrz 8 sierpnia znów dała znać o sobie wojna. W pierwszym locie bojowym Urbanowiczowi przyszło lecieć na ogonie jako Charlie, ostatni w dywizjonie z zadaniem ochrony tyłów. Taka taktyka była dla niego czymś nowym. Nowym i niezbyt miłym, bo Charlie'ego mógł z łatwością zestrzelić Messerschmitt, a niczego nieświadoma reszta pilotów poleciałaby dalej. Ale kiedy Urbanowicz wzbił się harikanem w powietrze, doszedł do wniosku, że strzeżenie tyłu formacji nie jest aż takie złe. Jego dywizjon wraz z innymi, które wystartowały z Tankmer, Skierował się nad kanał w ciasnych kluczach, jak na defiladzie. Przyzwyczajonego do latania w luźnym, płynnym, zmiennym szyku Polaka, zdumiała taka taktyka. Jak angielscy piloci mogli obserwować niebo, by wytropić przeciwnika, skoro cały czas musieli uważać, żeby się ze sobą nie zderzyć? Jak mogli wykonywać błyskawiczne uniki przed szturmującym wrogiem i sami atakować? Skoro lecieli dosłownie skrzydło w skrzydło. Znajdowali się na wysokości 18 tysięcy stóp nad kanałem La Manche. W dole ciemniała jak malutka grudka ziemi wyspa White. Oślepiony przez słońce i błyszczącą wodę, Urbanowicz miał wrażenie, że zawisł w potężnej kryształowej kuli. Tak jak go nauczono, zmrużył oczy, rozejrzał się po niebie, i zobaczył je, nadciągające chmarą od Francji Messerschmitty, pilnujące jak kwoka wyprawy niemieckich bombowców. Zameldował o tym przez radio dywizjonu, a ten polecił pilotom skręcić na wroga. Wreszcie spełniło się marzenie Polaka. Czekała go walka na mniej więcej równych warunkach z Niemcami, za sterami mocnego, solidnego myśliwca w otoczeniu. Doświadczonych towarzyszy. Nareszcie mógł się przekonać, ile jest wart. Na policzkach poczuł gorąco. Serce zabiło mu szybciej. Sprawdził swoje osiem karabinów maszynowych i celownik, poprawił okulary i maskę tlenową. Nie spuszczając oka nadlatujących Messerschmittów, Urbanowicz dostrzegł cztery inne maszyny zbliżające się od strony Anglii. Z początku sądził, że nadlatują posiłki rafu, ale wkrótce zobaczył, że są to me 109 Wracały do bazy, waliły wprost na niego. Niemal bez zastanowienia zawrócił i znienacka zaatakował trzy przed sobą. Rozprysły się jak kryształ pod młotem, ale czwarty nie dał za wygraną. Doszło do pojedynku. Harry Kane i Messer Schmidt walczyły z sobą, zataczając ciasne koła. W pewnej chwili niemiecki pilot nagle zmienił kurs i zanurkował na pełnym gazie. Urbanowicz pomknął za nim i zbyt późno się zorientował, że Niemiec pociągnął go prosto w rój Messerschmittów. Jeszcze nigdy nie widział tylu czarnych krzyży naraz. Jakbym znalazł się na latającym cmentarzu napisał we wspomnieniach. Zaskoczony dalej trzymał się ogona swojej zdobyczy. W chaosie walki z Anglikami inne Messerschmitty go nie atakowały. Me 109, za którym gonił, znowu zmienił kurs. Zanurkował ku morzu, lecz w ostatniej chwili wyrównał lot i skierował się w stronę angielskiego brzegu, dotykając grzbietu fal i próbując zgubić prześladowcę. Kiedy Niemiec poderwał maszynę, żeby ominąć skały dawer, Urbanowicz z bliska otworzył ogień. Messer Schmidt przewrócił się na plecy, wybuchł jak bomba i runął do wody. Podmuch był tak silny, że halikana podrzuciło, a jego wiatrochron ochlapała morska woda zmieszana z olejem. Urbanowicz okrążył miejsce upadku wroga i skierował się do bazy. Oszołomiony po ostrych zakrętach i nurkowaniach był zbyt zmęczony, żeby myśleć o swym pierwszym zestrzelonym Niemcu. Na ziemi spojrzał w lustro i zobaczył przekrwione oczy w czerwonych obwódkach od ciasnych okularów lotniczych. Mimo nieznośnego upału padł na prycze w namiocie dla załóg, nie ściągnąwszy kamizelki ratunkowej, tak zwanej myjwestki, ani futrzanych butów. Zasnął błyskawicznie, lecz niebawem znów musiał wzbić się w powietrze. 8 sierpnia... Piloci myśliwscy raf w całym kraju zebrali się w salach odpraw swoich dywizjonów, żeby wysłuchać doniosłego rozkazu dnia. Rozpoczyna się bitwa o Wielką Brytanię. Lotnicy Królewskich Sił Powietrznych, w Waszych rękach spoczywa los pokoleń. Los pokoleń spoczął zatem w rękach bardzo młodych ludzi, w tym wielu nastolatków, chłopaczków jak napisała amerykańska dziennikarka Virginia Cowles, jasnowłosych z różowymi policzkami, którzy wyglądali jak uczniaki. Dla Winstona Churchilla piloci myśliwcy rafu byli wspaniałymi mężczyznami, kwiatem młodzieży, współczesnymi rycerzami okrągłego stołu, krzyżowcami, którym przypadł w udziale zaszczyt ocalenia kraju, wyspiarskiej ojczyzny i wszystkiego, co jest im drogie przed najbardziej morderczymi atakami wroga. Jego romantyczny pogląd na wojnę w powietrzu podzielało wielu młodych lotników widzących w zbliżającym się starciu wspaniałą przygodę. Pod tym względem nie różnili się od polskich pilotów z września 1939 roku. Zanim rozpoczęła się walka, Geoffrey Page który potem po zestrzeleniu jego samolotu w bitwie doznał ciężkich poparzeń wyobrażał sobie, że wojna w powietrzu będzie po arturiańsku rycerska paradoksalnie napisał śmierć i rany w niej nie występowały nie widziałem wówczas drugiej strony medalu pełnej odrażającej brutalnej przemocy strachu bólu i śmierci nie znałem uczucia zemsty Mam absolutną pewność, że moi rówieśnicy nie wiedzieli nic, nie mieli pojęcia, co się dzieje, wtórował mu inny uczestnik bitwy, lotnik Paddy Bartrow. Tej paczce rozkazywanych małych Johnów Wayne'ów w głowie było tylko piwo, kobiety i Spitfire'y. Dla wielu młodych myśliwców generała Dowdinga którzy wystartowali do walki po 8 sierpnia 1940 roku. Był to pierwszy lot bojowy w życiu. Zaledwie 10% z nich przeszło intensywny trening strzelecki. Niewielu potrafiło prawidłowo celować. Atakując wroga, otwierali ogień z odległości co najmniej 500 jardów, a odskakiwali w momencie dochodzenia do odległości skutecznego strzału. Wprawdzie szybko nauczyli się walczyć, ale zanim mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, ginęli. Kiedy Luftwaffe rozpoczęła zmasowane ataki na brytyjskie lotniska, gwałtowny wzrost zapotrzebowania RAF-u na doświadczonych pilotów zmusił Ministerstwo Lotnictwa do rozpatrzenia pretensji Polaków i zgody na niektóre z ich żądań. Na początku sierpnia rząd brytyjski i rząd polski na uchodźstwie Podpisały porozumienia w sprawie wycofania polskich pilotów z ochotniczej rezerwy RAF u i oficjalnego uznania za żołnierzy polskich sił powietrznych. Obowiązywała ich wyłącznie przysięga na wierność ojczyźnie. Zażądano jednak, by nosili angielskie mundury z polskimi guzikami, oznaczeniami stopni wojskowych i polskim godłem na czapkach oraz podporządkowali się RAFowi pod względem organizacji, szkolenia, sprzętu wojskowego dyscypliny awansów i operacji bojowych trudno było oczekiwać żeby ministerstwo mogło pójść na jeszcze większe ustępstwa ale wszystko to przyćmiła kolejna decyzja rafu ogłoszona w lecie 1940 roku miały powstać bezwłocznie dwa nowe dywizjony myśliwskie a latać w nich mieli sami polacy Rozdział siódmy Bitwa w Nordhold Major lotnictwa Ronald Kellett, świeżo mianowany dowódca nowego dywizjonu 303, wcale nie był uszczęśliwiony tym zaszczytem. Anglia stała w obliczu zmasowanego szturmu Hunów, a jemu wydano rozkaz zorganizowania, wyszkolenia i utrzymania w ryzach gromady cholernych Polaków. Niski... Muskularny, Kelet był zdania, że Wielka Brytania powinna walczyć z Niemcami własnymi siłami bez pomocy tzw. aliantów. Choć był pół krwi Francuzem, z ogromną pogardą traktował lękliwą postawę Francji wobec hitlerowskiej agresji. Co do Polaków, to podzielał opinię wyrażoną przez kapitana Johna Kenta, jednego z dwóch przydzielonych do dywizjonu 303 brytyjskich dowódców Eskadr. O polskim lotnictwie wiem jedynie tyle, że stawiało opór Luftwaffe przez jakieś trzy dni, dlatego trudno przypuszczać, że spisze się lepiej w Anglii. Sprawę pogarszał jego zdaniem przydział dywizjonu 303 na lotnisko w Nordhold, do kluczowej bazy w tym sektorze rafu, leżącej zaledwie 14 mil od centrum Londynu, którego broniła najważniejsza 11. Grupa Lotnictwa Myśliwskiego. Drugi nowo utworzony polski dywizjon przydzielono do grupy 12 i bezpiecznie upchnięto w Leconfield w Yorkshire, gdzie nie mógł za bardzo zaszkodzić. Jednakże 21 dywizjonów grupy 11 stało na frontowej linii. Ich zadaniem była ochrona samej stolicy, a do tego reszty południowo-wschodniej Anglii z jej licznymi portami, ludnością i historią. Dywizjony tej grupy miały rozstrzygnąć o losach całego kraju, a Kelet mocno wątpił, czy Polacy z Dywizjonu 303 sprostają temu zadaniu. Nikt nie raczył mu wyjaśnić, dlaczego obarczono go dowództwem polskiego Dywizjonu. Podejrzewał, że ze względu na znajomość francuskiego, pewna liczba Polaków znała co nieco ten język. A dowódca powinien przecież jakoś się porozumiewać z podwładnymi, co nie zmieniało jego odczucia, że zwekslowano go na boczny tor. 31-letni Kelet, w cywilu londyński makler giełdowy, nie przepadał za zawodowymi pilotami. Był oficerem służby pomocniczej, jednym z tych bogatych, niedzielnych lotników, którymi zawodowi pogardzali, mając ich za dyletantów. Urodził się w darem, na północy Anglii, jako syn człowieka, który dzięki ambicji i twardemu kapitalistycznemu instynktowi wszedł w posiadanie kilku kopalń węgla. Pochodził więc z zamożnej rodziny. Uczył się w prywatnej szkole Rossell w Lancashire. Na wakacje jeździł do Szwajcarii, zimą szusował na nartach w Davos, lato spędzał w Chamonix w domu należącym do krewnych jego urodzonej we Francji matki. Nie był jednak typowym Anglikiem z bogatej rodziny. Gdy skończył czternaście lat, porzucił szkołę Rossell i niedługo potem zaczął pracować na giełdzie w Liverpoolu jako goniec. W wieku zaledwie dwudziestu jeden lat wrócił do rodzinnego miasta i w jednym z najmocniejszych okręgów wyborczych lejberzystów Wystartował w wyborach do parlamentu jako kandydat torysów. Oczywiście przegrał, ale dzięki kampanii wyborczej nawiązał kontakt z Heroldem Macmillanem i innymi obiecującymi młodymi politykami konserwatywnymi tamtych czasów. Te koneksje przydały mu się po latach. Na przykład wtedy, gdy jako makler giełdowy postanowił wstąpić do należącego do sił pomocniczych Dywizjonu 600 zwanego londyńskim. Najpierw odrzucono jego podanie, podejrzewał, że z powodu uprzedzeń klasowych. W przeciwieństwie do większości młodych ludzi służących w dywizjonie 600 nie należał do ziemiaństwa, był noworyszem, kimś, kto nie pozbył się słomy z butów. Kelet nie dał jednak za wygraną i z pomocą kolegów z partii konserwatywnej, tak przynajmniej sądziła jego rodzina, w końcu został przyjęty do dywizjonu. Co prawda kochał latać, lecz przed wojną traktował samolot rafu jako wytrych do drzwi angielskiej socjety, a nie oręż do zwalczania wrogu w Anglii. Ten jasnowłosy, niebieskooki, dowcipny kawaler, flirciarz, jakich mało, o przydomku buzi, rausz, był mimo swego noworyszostwa Chętnie widziany gościem na weekendowych polowaniach. Często wysyłał przyczepą konia, a potem w piątkowy wieczór leciał na raut samolotem z bazy Dywizjonu 600 w Hendon. Kiedyś wracając z któregoś takich weekendów do Londynu, odkrył, że kończy mu się paliwo. Wylądował na wiejskiej drodze, dokupił w pobliskiej stacji benzyny a rachunek kazał przesłać Ministerstwu Lotnictwa. Ale przed drugą wojną światową czas kawalerskich szaleństw Buziego dobiegł końca. Po z Turką znanego chirurga beztroskie podejście Keleta do latania i życia znikło jak skalpelem uciął. Stał się szorstki i obcesowy, do pasji doprowadzało go, gdy ktoś bagatelizował zagrożenie Anglii ze strony Hitlera. Ojciec traktował wojnę bardzo, bardzo serio, przyznał jego syn Jonathan. Był starszy od większości pilotów i bardzo się martwił, czy zdołamy odeprzeć Niemców. Powołany do służby czynnej na tydzień przed wypowiedzeniem przez Wielką Brytanię wojny Hitlerowi w maju 1940 roku kelet otrzymał zadanie sformowania i przeszkolenia nowej jednostki zawodowych pilotów. Dywizjonu 249. Był surowym dowódcą i wściekał się na lotników, którzy z niedostateczną pilnością przykładali się do ćwiczeń. Któregoś dnia, kiedy kilku z nich spóźniło się na służbę, uznał to za absolutnie niewybaczalne i rozkazał wałkoniom biegać wokół lotniska. Zmuszanie zawodowych oficerów do czegoś takiego było rzeczą niesłychaną powiedział Jonathan Kellett wokół boiska ganiało się niższe szarże nigdy oficerów Kelet pozostał nieugięty Nie oczekujcie od Niemców że odłożą ataki aż się na nie przygotujecie oświadczył Dwa miesiące później kiedy dywizjon 249 regularnie patrolował wybrzeże Yorkshire natykając się na sporadycznie na niemieckie samoloty rozpoznawcze Kelet otrzymał przeniesienie do Northhold. Zły humor z powodu nowego przydziału pogorszył mu się jeszcze bardziej, gdy na miejscu przekonał się, że przydzieleni do Dywizjonu 303 Polacy nie dojechali. Zastał tam tylko szkieletową obsadę Rafu, w tym Johna Kenta. Drugi oficer, kapitan Atoll Forbes, zameldował się później. Nie pomogło też, że Kent był oficerem zawodowym i szczycił się tym. Wychowany na prairie pod Winnipeg, wysoki, tyczkowaty Kanadyjczyk, zakochał się w lataniu, gdy miał cztery lata. W wieku lat osiemnastu, jako najmłodszy w kraju, zdobył licencję pilota cywilnego. W roku 1933 przeniósł się do Anglii, wstąpił do raf i szybko zdobył sobie opinię jednego z najlepszych lotników. Ambitny Kent bywał arogancki, lecz wszyscy przyznawali, że umie latać. W Rafie oblatywał zarówno harikany, jak i spitfajery. Po napaście Niemiec na Francję palił się do walki. Tak więc na wieść o przydziale do dywizjonu 303, podobnie jak Kelet, bardzo się zniechęcił i rozczarował. — Tego już było za wiele — wspominał żeby po tylu staraniach i wysiłkach dostać przydział do zagranicznego dywizjonu, który jeszcze nie został sformowany. A jakby tego było mało, na dobitkę przyszło mu służyć pod dowództwem Keleta, oficera służby pomocniczej. Początki dywizjonu 303 nie wróżyły nic dobrego. 2 sierpnia wreszcie zjawili się Polacy. Większość ich latała we Francji. W ciemnoniebieskich francuskich mundurach lotniczych niektórzy w załadiacko przekrzywionych beretach wydali się keletowi obcy i egzotyczni. Po przyjeździe na wyspę zakwaterowano ich w zaniedbanym nadmorskim kąpielisku Blackpool na północy Anglii. Z 21 pilotów i 135 członków personelu naziemnego przysłanych do North niemal wszyscy wywodzili się z eskadr myśliwskich Broniących we wrześniu Warszawy 111 imienia Kościuszki i 112. W ciągu następnych kilku dni dojechało jeszcze 13 pilotów, wśród nich Witold Urbanowicz. Na papierze dywizjony myśliwskie w Rafie składały się z 18-21 samolotów. 12 winno być cały czas gotowych do lotu. A maksimum 9 pozostawać w rezerwie. Każdy dywizjon, który w punkcie wyjścia liczył około 28 pilotów i 130 członków personelu naziemnego, dzielił się na dwie eskadry A i B. Eskadra tworzyły dwa klucze po trzy samoloty. Kluczy było w sumie cztery: czerwony, żółty, niebieski i zielony. Raf oznaczył nowy polski dywizjon sucho liczbą 303, ale Polacy woleli go nazywać dywizjonem kościuszkowskim na pamiątkę sławnego elitarnego oddziału o międzynarodowych tradycjach, w którym nie jeden z nich służył w ojczyźnie. Kadłuby swoich Hawker Harikanów tuż przy kabinach ozdobili godłem dywizjonu, czerwoną krakuską i skrzyżowanymi kosami na tle czerwono-białych pasów, i gwiazd dumni z jego historycznej symboliki. Na mocy angielsko-polskiego układu wojskowego każda wyższa funkcja w dywizjonie miała podwójną obsadę. I tak polskim odpowiednikiem Keleta w dywizjonie 303 był król Zdzisław Krasnodębski, a polskimi dowódcami eskadr dublującymi funkcje Kenta i Forbesa Witold Urbanowicz który wreszcie dołączył do dawnych kolegów z byłej 111. Eskadry Kościuszkowskiej oraz Ludwik Paszkiewicz, który w Polsce był w składzie Eskadry 112. A oprócz nich byli inni piloci, grupa niezwykłych ludzi, pragnących znowu latać, walczyć, wygrać tę wojnę, nie tylko dlatego, że naziści byli wcielonym złem, lecz przede wszystkim dlatego, że chcieli odzyskać swój kraj i rodziny wrócić do poprzedniego życia. Uczucia te podzielali w większym lub mniejszym stopniu prawie wszyscy należący do antyhitlerowskiego przymierza, lecz niewielu tak mocno i tak długo jak Polacy. Najbarwniejszą postacią w dywizjonie był chyba Jan Zumbach, którego sardoniczny humor, grzmiący głos Nasz złotousty megafon, jak nazwał go kordialnie Mirosław Ferić i łobuzerski fason sprawiały, że wszędzie rzucał się w oczy. W swoich zapiskach Ferić zanotował — wczoraj Zumbach wrócił z urlopu, więc już o spokoju i ciszy nie ma mowy. Zumbacha znano w Anglii pod kilkoma przydomkami, z których najpopularniejsze były dziony angielski odpowiednik jego imienia oraz Donald ze względu na spadzisty, osobliwie zadarty na czubku nos, przypominający dziób kaczora Donalda. Zumbach nie miał nic przeciwko temu. Na wszystkich myśliwcach, którymi latał w czasie wojny, kazał ekipom naziemnym malować Donalda na tyle wiernie, na ile było na to stać malarzy amatorów. Popularny w dywizjonie był też Mirosław Ferić, zwany z powodów, które zatarł czas, oksem, czyli wołem. Choć już we wrześniu 1939 roku zaczął wystawiać tę popularność na szwang, wpadłszy na pomysł codziennego zapisywania wydarzeń w oddziale. Nie był to dziennik urzędowy, lecz prywatny, któremu trwalał własne myśli, uczucia i poczynania podczas daremnej walki z niemieckim najeźdźcą. Wkrótce jednak zaczął prosić o wpisy kolegów pilotów, a właściwie domagać się. Należy zaznaczyć, że zmuszony zostałem do pisania, którego organicznie nie znoszę. Taki mam pióro wstręt, tym bardziej, że oks leży obok mnie i patrzy na paluchy, napisał któregoś wieczoru jeszcze w Polsce jeden z nich. We Francji Ferich nie odpuścił ani na jotę. Pewnego dnia zapisał w dzienniku. Chodziłem cały tydzień za nimi, ale jeszcze będę chodził tak długo, aż postawię na swoim i księga powoli zapełni się ich przeżyciami i wrażeniami. Po przebyciu dywizjonu do Nordholt zaznaczył, że to samo będzie robił tutaj. Reakcję kolegów łatwo było przewidzieć. Dlaczegoż obdarzają mnie tak dosadnymi epitetami? Zapisał urażony. Zumbach. I ferić należeli do trójki pilotów, których w dywizjonie z racji ich wyczynów na ziemi i w powietrzu nazywano trzema muszkieterami. Trzecim był przyjacielski, rozmowny i towarzyski Witold Łokuciewski, nazywany zdrobniale Tolem. Koledzy zazdrościli mu łatwości, z jaką podbijał serca kobiet. Był uroczym flirciarzem, przystojnym jak gwiazdor filmowy. Baby leciały na niego, wspomina były pilot dywizjonu. Uważaliśmy, że trochę zadziera nosa, a może po prostu mu zazdrościliśmy. Kolejnym pilotem dywizjonu był Józef Franciszek, niezwykły Czech, niektórzy uważali go za postrzeleńca, latający z nieporównanym zapamiętaniem. Od pierwszych dni służby w czeskim lotnictwie Franciszek zasłynął zarówno z wyjątkowych umiejętności lotniczych, jak i z braku dyscypliny. Po kapitulacji Czechosłowacji uciekł w 1939 roku do Polski i odtąd, opętany myślą o wyrównaniu rachunków z Niemcami, zaczął się uważać za jej honorowego obywatela. Po przeszkoleniu w Dęblinie został instruktorem lotniczym, ale wciąż miał problemy z dyscypliną. Pewnego gorącego dnia lata, krótko przed napaścią Niemiec na Polskę, odłączył się nagle od ćwiczącej formacji. Z początku inni piloci sądzili, że nawalił mu silnik, ale potem pojawił się w oddali, raz po raz nurkując nad brzegiem Wisły. Podleciawszy bliżej, przekonali się, co wyprawia. Fruwał nisko nad grupą młodych miłośniczek słońca, które opalały się nago na brzegu rzeki. Kiedy podczas kolejnego przelotu dziewczęta rozpierzchły się po krzakach, zanurkował tak nisko, że o mało co nie wpakował się w zakotwiczoną żaglówkę. Po wylądowaniu otrzymał naganę od Witolda Urbanowicza. Wielu doskonałych pilotów zabiło się z braku dyscypliny upomniał go przełożony. Franciszek odparł, że wie o tym, ale jak zobaczyłem te panny na piasku, nerwy mnie poniosły. Jednakże w walce nerwy miał stalowe. Po napaści Niemiec na Polskę latając na zwiat nieuzbrojonym samolotem, co najmniej dwa razy obrzucił granatami kolumny niemieckiej piechoty. Kellet, Kent i inni brytyjscy oficerowie w Nordholt wiedzieli niewiele albo zgoła nic o dokonaniach i poniewierce swych polskich podwładnych. Zresztą nie bardzo ich to Ciekawiło. Nieświadomie, że dostali pod komendę jednych z najlepszych pilotów w Królewskich Siłach Powietrznych, mieli wielkie opory przed dopuszczeniem ich do latania. Mimo wyraźnego wzmożenia niemieckiej aktywności nad kanałem i wybrzeżem Anglii, RAF twardo obstawał, żeby przed wejściem do akcji personel dywizjonu nauczył się brytyjskiej taktyki i podstaw języka. Przy tym ostatnim punkcie upierał się niezłomnie pułkownik Stanley Vincent, 43-letni weteran I wojny światowej, dowódca bazy lotniczej w Nordholt. Nie pozwolę im rozbijać się po niebie, dopóki nie zrozumieją, co się do nich mówi, oświadczył. Był to całkiem zrozumiały wymóg, lecz Polacy zaczęli się obawiać, że Anglicy nie pozwolą im się bić. Tak zaczęła się bitwa w Nordholt, pełen napięcia, trwający miesiąc konflikt Polaków z Brytyjczykami. Od wtargnięcia Niemców do Polski minął blisko rok. Przez ten czas polscy piloci doświadczyli wyłącznie gorzkich rozczarowań przyprawiających o rozpacz. Spragnieni walki, po raz kolejny przekonali się, jak wyraził się Zumbach, że nie spuszczą nas ze smyczy. Dodatkowo dręczyła ich świadomość, że co najmniej 40 polskich pilotów już walczy, ale ci latali w dywizjonach, w których oprócz nich walczyli sami Brytyjczycy, innymi słowy mieli opiekunów. Wszystko to tylko wzmagało niezadowolenie Polaków, które brało się stąd, że dywizjonowi imienia Kościuszki rozkazywali nadęci, wyniośli brytyjscy oficerowie. Polacy nie mieli ochoty wysłuchiwać uwag o ich zdolnościach językowych i taktyce, a już zwłaszcza od typów pokroju Keleta, który nie dość, że nie znał słowa po polsku, to ani dnia nie spędził w walce. Nie znosimy, żeby nam rozkazywano i o wszystko się kłócimy, napisał jeden z polskich pilotów, słynącego z niezależności Witolda Urbanowicza, który zdążył zestrzelić dwa niemieckie samoloty. Po przyjeździe do Nordholt szczególnie zirytowało, że rozkazy wydaje mu obcesowy, szorstki Kelet, ponury, nerwowy, nietaktowny. Po wojnie Kelet przyznał, że tarcia pomiędzy oficerami brytyjskimi a Polakami były czasem bardzo ostre. Polscy lotnicy buntowali się na różne sposoby wciąż napominano ich za rozwydrzenie, nieprzestrzeganie regulaminu mundurowego Rozpięte bluzy, brak pasów, nieregulaminowe koszule i buty, wkradanie się w nocy do kwater dziewcząt z łafu, przemycanie ich do swoich pokojów byli prawem dla samych siebie, wspominał brytyjski mechanik. Lecz ponieważ był to ich kraj i ich wojsko, Brytyjczycy w końcu postawili na swoim. Najważniejsza pozostała nauka języka. Według Kenta tylko jeden polski pilot mógł się popisać znajomością angielskiego, która zresztą ograniczała się do zdania Come on, boys! Przesadzał. Kilku pilotów liznęło co nieco angielskiego podczas sześciotygodniowego pobytu w Blackpool. Pewna młoda Angielka, którą Feric poznał na tamtejszym deptaku, nauczyła go słów piosenek Roll out the barrel i it's a long way to Tipperary. A Krasnodębski przyswoił sobie pożyteczne zdanie: Four whiskies, please. Niemniej wyspiarze mieli rację. Żaden z polskich pilotów nie znał podstawowego angielskiego słownictwa lotniczego. Tak więc każdego ranka Polacy wsiadali do autobusu i jechali do szkoły językowej w bazie RAFU w Axbridge, niedaleko Northolt. Tam poznali szyfrowe słowa RAFU. Angels, anioły, na określenie wysokości w stopach, pancake, naleśnik, na lądowanie, bandits, bandyci, na samoloty nieprzyjaciela, teleho, bierz go na atak na wroga. Nauczyli się też liczyć do dwunastu, by rozumieć zegarowy system podawania kierunków, np. bandyci na dwunastej. W którejś chwili RAF wyszedł z idealnym w zamierzeniu pomysłem szkolenia i egzaminowania Polaków z taktyki walki bez narażania samolotów i ludzi. Polecono im jeździć wokół boiska piłkarskiego Vauxbridge w takich formacjach bojowych jak w powietrzu na większych od zwykłych trójkołowych rowerach wyposażonych w radia, kompasy i prędkościomierze. Z zaimprowizowanego stanowiska dowodzenia na wierzchołku trybun przekazywano myśliwcom rozkazy przechwycenia przeciwnika. Upokorzeni Polacy byli wściekli. Im wytrawnym, zaprawionym w walce pilotom kazano pedałować dookoła boiska na trójkołowcach. To się nazywa animusz powiedział Wensen do Kenta. Nienawidzą mnie teraz bardziej niż Niemców. Niewiele się pomylił. Anglicy marnowali nasz czas na jakieś dziecinnady, a przecież wszyscy byliśmy zawodowymi pilotami. Wyrzekał Zumbach. Tak czy siak, lekcje trwały. Polacy uczyli się określać odległość w milach zamiast w kilometrach, objętość paliwa zaś w galonach, a nie w litrach. Na początku szkolenia na Harikanach. Borykali się z wieloma nieznanymi, skomplikowanymi, nowoczesnymi przyrządami lotniczymi. Nieprzyzwyczajeni do radionadajników w kabinach często naruszali obowiązujące procedury łączności lub nie reagowali prawidłowo. W polskich samolotach, chcąc przyspieszyć, cofasz przepustnicę, w brytyjskich pchasz do przodu. Anglicy robili wszystko na odwrót. Nie dość, że jeździli lewą stroną drogi, to nawet uchwyt linki otwierającej spadochron umieścili po tej ręce. Musieliśmy odwrócić wszystkie wyćwiczone odruchy, napisał Zumbach. Zdarzyło się kilka przyziemień poza pasem startowym i lądowań ze schowanymi kołami, gdyż większość pilotów nie latała dotąd samolotami z wciąganym podwoziem. Jak do diabła chcecie walczyć z Niemcami, skoro w ogóle nie umiecie latać na tych cholernych maszynach? Wydarł się na Franciszka Kent, kiedy Czech rozbił Harikana, lądując ze schowanym podwoziem. Franciszek, który nie rozumiał, co mówi Kanadyjczyk, choć z pewnością domyślał się o co chodzi, kiwając głową, jakby wszystko było jasne, powtarzał raz po raz. Oui, oui, mon commandant. W końcu. Na krańcu pasa startowego ustawiono członka personelu naziemnego z pistoletem sygnałowym, by rakietami świetlnymi przypominał wracającym pilotom o wypuszczeniu podwozia. Jako polski dowódca dywizjonu, Krasnodębski znalazł się w trudnej sytuacji. Doceniał wagę szkolenia, lecz uważał, że RAF doprowadził je do granic absurdu. Anglicy traktowali odszaskanych w boju lotników jak nierozgarniętych uczniaków. Przywiązany do upartych młodych ludzi, których wywiódł z kraju na tysiąc milową tułaczkę, w poczuciu głębokiej odpowiedzialności starał się utrzymać w ryzach i gniew. Jednocześnie próbując przekonać Vincenta i Keleta, że czas przejść do następnego etapu. Polski dowódca dobrze wiedział że bezczynność tylko podsyca i tak już dużą frustrację pilotów i poczucie winy, że nie obronili Polski, że uciekli i zostawili ojczyznę, a w niej rodziny cierpiące pod jarzmem niemiecko sowieckiej okupacji. A że tylko dzięki tak słabemu lotnictwu tak szybko nas podbito, temu nikt zaprzeczyć nie może rozpamiętywał w swoim dzienniku porażkę Mirosław Ferić. Nieuzasadnione poczucie winy gryzło również Krasnodębskiego. Miał za dużo czasu, wciąż rozmyślał o żonie i martwił się o jej los. Choć stracił z nią kontakt, z kraju przedostała się wieść, że Wanda wstąpiła do szybko rozwijającego się w Warszawie ruchu oporu. Naziści traktowali okrutnie wszystkich Polaków, ale ze szczególnym bestialstwem schwytanych członków walczącego podziemia. Czy polskim pilotom podobało się to, czy nie, szkolenie trwało. Podobnie jak tarcia z angielskimi dowódcami, choć oficerowie RAF'u zaczęli okazywać podwładnym nieco więcej zrozumienia i szacunku. Polacy uczyli się angielskiego, a Brytyjczycy liznęli polszczyzny. Kelet przyswoił sobie słowa oznaczające ważne części samolotu, takie jak klapy i podwozie. Bardziej skrupulatny i sumienny od niego Kent... Nauczył się określeń wszystkich czynności związanych ze startem, lotem i lądowaniem. Polskie słowa zapisał fonetycznie na nogawce spodni, żeby wydając w powietrzu rozkazy mieć je na widoku. Ubawieni jego sumiennością, Polacy ochrzcili go Kentowski. Mimo lądowań na brzuchu i początkowych problemów Kelet, Kent i Forbes Szybko się przekonali, że piloci spod znaku Kościuszki to świetni fachowcy. Na kęcie zrobiły wrażenie zarówno umiejętności lotnicze, jak i niebywały refleks Polaków. A Kelet stał się z czasem ich obrońcą i orędownikiem. Natychmiast reagował na wszelkie lekceważące uwagi angielskich oficerów o Polakach. Uwagi, których na początku sam im nie szczędził. Postawił się nawet Hugh. Daudingowi, kiedy podczas wizyty w Nordholt dowódca brytyjskiego lotnictwa myśliwskiego spytał go, czy pokazał Polakom ścianę, pod którą rozstrzeliwujemy pilotów zabijających swoich, odparł, że dzięki Bogu jego podwładni świetnie odróżniają samoloty brytyjskie od niemieckich. Przypomniał mu też, że Polacy widzieli maszyny „Luftwaffe w naturze. Innym razem Kelet wyraził swój rosnący podziw dla Polaków konkretniej. Pod koniec sierpnia polscy oficerowie, w przeciwieństwie do żołnierzy i podoficerów, z powodu biurokratycznego bałaganu nie dostali żołdu. Sytuacja była o tyle przykra, że po dopasowaniu właśnie otrzymanych mundurów Rafu nie mieli z czego zapłacić krawcowi za poprawki. Kelet wypisał więc czek. I polecił oficerowi rachunkowemu w Nordholt, żeby nie czekając na nadejście poborów, wypłacił Polakom pieniądze z jego osobistego konta. Po raz kolejny interweniował, gdy zamiast normalnego samochodu do przewozu pilotów z kasyna na lotnisko, przydzielono dywizjonowi sponiewieraną starą ciężarówkę. Tak być nie może, oświadczył. Skoro inne dywizjony mają samochody, Jeden z kanadyjskich chwalił się Roll Royce'em z 1911 roku, który prowadził angielski szofer w Liberii, to jego Dalibuk nie będzie gorszy. Dlatego sprowadził własnego Rollsa, przestronny kabriolet z 1924 roku, który mógł dowozić do samolotów aż 12 pilotów naraz. Polscy mechanicy dopieszczali jego automobil niemal tak jak harikany pilotów. Był to czynnik wspaniale podnoszący morale dywizjonu, ocenił Kelet. Ale jeśli sądził, że Polacy pogodzą się z odkładaniem w nieskończoność lotów bojowych, to się mylił. Ograniczenie aktywności wypoczętych rządnych czynu doświadczonych pilotów do ćwiczeń i to w chwili szturmu Luftwaffe, godzącego w samo serce dowództwa lotnictwa myśliwskiego, uważali oni, łagodnie mówiąc, za cudaczne. Na 13 sierpnia Hermann Göring zaplanował Adler Tag, Dzień Orła, początek zmasowanego ataku lotniczego na Anglię. Z tą chwilą Niemcy rozpoczęli powietrzny blitz, uderzając na lotniska bazy dywizjonów 11. Grupy Myśliwskiej, instalacje radarowe i fabryki samolotów na południu kraju. Nadszedł decydujący moment w wojnie powietrznej z Anglią. Oznajmił Gering. Naszym pierwszym celem musi być zniszczenie myśliwców wroga. Dzień po dniu setki niemieckich bombowców, osłaniane przez roje myśliwców, przelatywały nad kanałem La Manche z zadaniem zrównania z ziemią brytyjskiej obrony. Przeciwko wielkim formacjom wroga rzucono ponad trzysta halikanów i Spitfireów jedenastej grupy. Dnie były pogodne i gorące. A podrywani alarmami piloci RAF-u wzbijali się w powietrze od świtu do zmierzchu przez mniej więcej 15 godzin na dobę. Ich życie osiągnęło nagle szaleńczą aktywność. Po zażartych walkach gorączkowo uzupełniali paliwo i amunicję na lotniskach, które niemieckie naloty zamieniały w księżycowy krajobraz. Napięcie emocjonalne i zmęczenie fizyczne spowodowane kilkoma lotami bojowymi dziennie zbierały obfite żniwo. Niektórzy lotnicy byli tak wyczerpani po akcji, że tuż po lądowaniu zasypiali w kabinach, nerwy mieli w strzępach, tracili chęć do walki, mnożyły się błędy, w tym przy lądowaniach zdarzały wypadki. W tym czasie zarówno RAF, jak i Luftwaffe doznały wielkich strat w ludziach i w sprzęcie. Samoloty można było zastąpić, o to troszczył się brytyjski przemysł lotniczy ale nie pilotów. Pomiędzy 8 a 18 sierpnia poległo, zostało poważnie rannych bądź zaginęło w akcji 154 pilotów myśliwców RAF. -u. Ale lotników, którzy mogliby ich zastąpić było ponad dwukrotnie mniej i to mimo wojennej mobilizacji. W trzecim tygodniu sierpnia dowództwo lotnictwa myśliwskiego brakowało ponad 200 pilotów. 19 sierpnia RAF drastycznie skrócił czas szkolenia nowych. Już wcześniej zredukowano go z pół roku do miesiąca, a teraz obcięto do dwóch tygodni. Dwóch tygodni na naukę latania i prowadzenia walki z prędkością ponad 300 mil na godzinę. Spośród absolwentów schodzących z tej produkcyjnej taśmy szkoleniowej tylko garstka strzelała w życiu do ruchomych celów. Trening strzelecki polegał często na atakowaniu chmur lub piaszczystych łach. Niektórzy w ogóle dotąd nie strzelali. Dopiero na własnej skórze przekonywali się, w jakim tempie toczy się bitwa w powietrzu. W jednej chwili byłeś w środku mętliku nurkujących, śmigających maszyn, a w następnej dziesiątki mil dalej, mając przed sobą puste niebo. Nie zdawali sobie sprawy, do jakich karkołomnych akrobacji będą zmuszeni, żeby ujść z życiem. Nie wiedzieli nic o obciążeniu fizycznym, o psychicznym stresie i bólu, o przeciążeniach, na jakie byli narożeni, o przypadkach zamroczenia podczas pikowania, przypominającego, jak opisał to pewien lotnik, siedzenie z otwartymi oczami w ciemnej piwnicy, w której zgasło światło. Świeże upieczenie piloci nie mieli pojęcia o hałasie i kompletnym chaosie podniebnej walki, o ryku maszyn, grzechocie karabinów zaskakującym odrzucie strzelających działek, o widoku i dźwięku eksplodujących samolotów, o ostrzeżeniach wykrzykiwanych przez radio głosami innych pilotów, żałosnych wezwaniach o pomoc, gdy kule, płomienie albo jedne i drugie wdzierały się do kabiny, dopadając siedzącego w niej człowieka. Mimo to nowych chłopców z dnia na dzień wrzucano w paszczę wojny. Kiedy na lotnisko w Krojdon przybyło dwóch żółtodziobów, od dowódcy dywizjonu usłyszeli: Przykro mi, ale dzisiaj lecicie do walki. Godzinę później jeden nie żył, a drugi był ciężko ranny. Nie zdążyli nawet rozpakować rzeczy. Brałeś nieświadomego młokosa, wsadzałeś go do samolotu i mówiłeś: Leć! I walcz z Niemcami wspomina generał Christopher Foxley Norris jeden z nieświadomych młokosów, który miał szczęście wyjść cało z bitwy o Wielką Brytanię. Nie przeżyła większość tych, którzy trafili do grupy 11. Nie mogli przeżyć nie mieli żadnej szansy, ale nie można było temu zapobiec ktoś musiał siadać do kabin inny, dawny pilot Rafu. Przejrzawszy wiele lat po bitwie księgę z nazwiskami pilotów ze swojego dywizjonu, powiedział: Niektórych w ogóle nie pamiętam. Przewinęli się przez dywizjon i zostali zestrzeleni, nim zdążyłem ich poznać. Podczas tamtych dni wytężonej walki i nieustannych obaw, jak określił to Winston Churchill, Niemcy napierali nieubłaganie. Z końcem sierpnia. Naloty na lotniska RAFu i stacje radarowe tak się nasiliły, że kontrolerzy lotów 11. Grupy Myśliwskiej byli zmuszeni decydować, który atak powinny odeprzeć najpierw ich przetrzebione dywizjony. Zdarzało się, że klucz trzech samolotów lub eskadrę złożoną z sześciu myśliwców wysyłano przeciw setce wrogich maszyn. Niemcy z reguły operowali siłami zdecydowanie przewyższającymi liczebnie Nasze Dywizjony Obrony napisano w powojennym oficjalnym sprawozdaniu RAF z bitwy o Wielką Brytanię. W bój wysyłano przeważnie pojedyncze Dywizjony Myśliwców, które walczyły z formacjami wroga, liczniejszymi od nich niekiedy ponad dziesięć razy. Lotnictwo myśliwskie było w bardzo trudnej sytuacji. Dzień w dzień bombowce Luftwaffe bombardowały Manston Biggin Hill, Kenley i inne lotniska Grupy 11. W ciągu dwóch tygodni, począwszy od 24 sierpnia, zginęło lub zaginęło 103 pilotów, a 124 odniosło poważne rany. To blisko 1 wszystkich myśliwców RAF U. Straty w ludziach stały się bardzo poważne wspominał Dowding. Przetrzebienie i wyczerpanie nowych dywizjonów następowało tak szybko, że nie można było nadążyć z organizowaniem świeżych i wypoczętych. Pilotów myśliwskich nie dało się wyszkolić w liczbie wystarczającej do załatania coraz większych wyłomów w szeregach walczących. Ronald Kellett wybuchnął kiedyś przy Zdzisławie Krasnodębskim, że dywizjony, które teraz rzucają do walki są tak beznadziejne, że nie mają najmniejszych szans. Choć tak bardzo brakowało personelu, Polaków z Dywizjonu Kościuszkowskiego wciąż nie dopuszczano do boju. 14 sierpnia wszedł do akcji drugi polski Dywizjon Myśliwski 302, znany jako Dywizjon Poznański, należący do grupy 12, lecz ponieważ wyznaczono mu zadanie ochrony środkowej Anglii, walczył jedynie sporadycznie. Zdecydowany zachować sieć obrony w całym kraju Dowding obstawał przy utrzymaniu dywizjonów z grup 10, 12 i 13 głównie w odwodzie. Ich zadaniem było patrolować przydzielone im części wyspy. Grupa 10 strzegła południowego zachodu, grupa 12 Środkowej Anglii a grupa 13 Północnej. Mieli również czasowo zastępować przemęczone dywizjony Grupy 11 i włączać się do walki w okresach szczególnie zaciekłych ataków wroga. 19 sierpnia generał Keith Park, dowódca Grupy 11, poinformował kontrolerów lotniczych i dowódców sektorów, że dopuszcza do lotów polski dywizjon 303, ale tylko do ochrony lotnisk, w czasie gdy inne dywizjony grupy, Biorące udział w walkach będą tankować na ziemi paliwo. 28 i 29 sierpnia, kiedy Niemcy szykowali się do najbardziej zmasowanego szturmu na Anglię, pilotom Dywizjonu Kościuszkowskiego polecono odbyć ćwiczenia w strzelaniu. 30 sierpnia bombowce Luftwaffe przeprowadziły udany nalot, pozbawiając prądu siedem stacji radarowych. I przerywając na jakiś czas ich działanie. Biggin Hill i inne lotniska oberwały jak nigdy dotąd, ale mimo to Polacy trenowali w tym dniu symulowane ataki, których celem były brytyjskie bombowce Blenheimy. Zdegustowany Jan Zumbach nazwał to ćwiczenie zabawą z Blenheimami. Tego dnia o 4.15 po południu kiedy dywizjon frunął nad zielonymi polami Hereford-Shore, przygotowując się do kolejnego nudnego ćwiczenia, porucznik Ludwik Paszkiewicz dostrzegł tysiąc stóp wyżej dużą formację niemieckich bombowców i myśliwców, którą atakowała garstka myśliwców Rafo. Halo? A pan Lajda, bandyci na dziesiątej, zameldował przez radio Keletowi. Kelet nie odpowiedział. Dywizjon dostał rozkaz ćwiczyć, a nie atakować wroga. Zgodnie z procedurą Rafu, gdyby w okolicy przypadkiem pojawiła się Luftwaffe, zadaniem dywizjonu była ochrona celów ćwiczebnych Blenheimów i odprowadzenie ich bezpiecznie do Nordholt. Paszkiewicz miał inny pomysł. Choć czupurnością nie dorównywał większości polskich kolegów, był przeogromnie nieszczęśliwy, że Anglicy nie dają mu walczyć. Wprawdzie w Warszawie służył w 112. eskadrze, lecz w chwili najazdu Niemiec na Polskę przebywał w Paryżu z delegacją wojskową, omawiając sprawę zakupu broni. Toteż stracił szansę, by walczyć za ojczyznę. Później latał we Francji, ale jednostka, do której go przydzielono, robiła wszystko, by uniknąć walki. Po upadku Francji Paszkiewicz spędził sześć tygodni w Blackpool. Kręcąc młynka palcami, a przez cztery następne, słuchał, jak angielscy oficerowie, mówią mu to, co dobrze wie. A teraz wypatrzył wroga. — Pal sześć procedury rafu. Paszkiewicz wyłamał się z szyku i, dodawszy gazu, z rykiem ruszył na Niemców. Schmidt przed nim wszedł w ciasny zakręt i ostro zanurkował ścigany przez harikana. Paszkiewicz popędził za nim. Gdy niemiecki myśliwiec wyrównał lot, dwa harikany zaatakowały go z bliska. Podlatując do Niemca tak, że o mało się z nim nie zderzył, Paszkiewicz strzelał aż do chwili, gdy zobaczył buchające plomienie. Messerschmitt wpadł w korkociąg, rąbnął o ziemię i eksplodował. Dopiero wtedy Paszkiewicz rozejrzał się za resztą dywizjonu, ale nikogo nie zobaczył. Po powrocie do Nordholt. Żeby pokazać, jak świetnie się czuje po strąceniu niemieckiej maszyny, wykręcił nad lotniskiem zwycięską beczkę. Gdy tylko wysiadł z kabiny, wezwano go do biura komendanta bazy. Powitał go zagniewany pułkownik Wincent. — Loty ćwiczebne są lotami ćwiczebnymi — wybuchnął. — A to znaczy, że nie wolno odłączać się od formacji, szukać przygód na niebie i na oślep kropić do Niemców. Najważniejsze jest bezpieczeństwo pańskiego dywizjonu i Blenheimów. Pułkownik grzmiał jeszcze kilka chwil, aż w końcu głos mu złagodniał i na twarzy pojawiła się zapowiedź uśmiechu. Dodał, że mimo to czuje się w obowiązku, choć rozsądek podpowiadał mi coś innego, pogratulować Paszkiewiczowi pierwszego zastrzelenia zapisanego na konto dywizjonu. Tego samego dnia wieczorem. Kelet zadzwonił do dowództwa lotnictwa myśliwskiego, wyjaśnił, co się stało i oświadczył „W tych okolicznościach, panie generale, możemy uznać, że nadają się do działań bojowych. Straciwszy w ciągu tygodnia blisko stu pilotów, dowództwo nie miało ochoty się spierać. Nazajutrz, w przeddzień rocznicy napaści Niemiec na Polskę, dywizjon Kościuszkowski wyznaczono do pierwszego lotu na wroga. Tymczasem w kasynie oficerskim, rozradowany Paszkiewicz, dla kolegów Paszko, zapisał w dzienniku Fericia: Tak strzelałem po raz pierwszy w życiu do samolotu nieprzyjacielskiego. Tego wieczoru, w towarzystwie równie radosnych kolegów, strzelił sobie jeszcze jednego pierwszego. Człowiek, którego trzeźwość, wedle słów Jana Zumbacha, była tak przysłowiowa, że można było zwątpić w jego polskość. Upił się jak bąk.